is Jiska. Jiska is attending this conference since... Następny będzie Jiska. Jiska zajmuje się tym od około 10 lat. W każdym razie od dawna. Czasami występuje tutaj. Ostatnio to było na temat Bluetooth. Wtedy mówiła o tym szczegółowo, a teraz będzie o tym mówić bardziej ogólnie. Temat to będzie LTE, Wi-Fi, Bluetooth i co z nimi jest nie tak. Wszystkie stosy komunikacji bezprzewodowej są równie schronione przez Jiska. So, welcome to my talk. I thought it first to be a foundation talk, but it will also have... Witam. Chciałem to zrobić jako podstawowy wykład, ale będziemy mówić o wszystkich rodzajach komunikacji bezprzewodowej w waszych smartfonach. Możemy mówić o nich po kolei na różne sposoby pod względem linii kodu, długości specyfikacji. To przekłada się na większe skomplikowanie i problemy z bezpieczeństwem. Są jeszcze gorsze rzeczy niż LTE, czyli rzeczy, które przygotowali producenci. Większość z tego, o czym powiem, będzie na temat wykorzystywania sieci bezprzewodowych za pomocą fuzzowania, ale będzie to ogólnie, bardziej ogólne podejście. Pierwsza rzecz, którą musimy zrozumieć, to to, że wykorzystanie dziury w bezpieczeństwie przekłada się na kilka warstw. Pierwsza z nich to jest część użytkownika. Zależy od tego, w jakim jesteśmy systemie i od aplikacji. Nieważne, gdzie jest problem, w tej warstwie pewne zabezpieczenia bezpieczeństwa przestają być efektywne. Na przykład, jeżeli jest problem w zabezpieczeniu, to znaczy, że to będzie niedziałające. Im niżej w stosie, im bliżej sprzętu jesteśmy, tym bardziej kosztowne jest ich rozpracowywanie. Pytanie, dlaczego rozpracowywanie sieci bezprzewodowych jest trochę tańsze niż sprzętu? Może chodzi o to, że... Może chodzi o to, że jest trudniej z nimi się połączyć. W naszej grupie działam z badaniami na temat sieci bezprzewodowych. Pierwsze z nich to było NFC gate działający na telefonach. Potem był Nexmon, to jest nasz największy projekt. To było wprowadzanie WAT w kartach Broadcomu, a nawet wprowadzenie radia definiowanego z oprogramowaniem. Z tego powstało kilka projektów. Jeden z nich jest Qualcomm LTE, a drugi to jest Internal Blue, w którym ja działam. Jest jeszcze ktoś, kto się nazywa Milan i on robi coś w warstwie aplikacji, tak zwane Open Drop, które implementuje Apple AirDrop, który działa na Raspberry Pi. To, co używamy do wykorzystywania dziur, a nawet nie tylko my, różne grupy używają Nexmonu. Dużo tam się dzieje. Internet Blue pomógł w ataku przeciwko negocjacji kluczy Bluetooth.
I open airdrop był używany do słoików miodu. And then you might ask yourself, like, yeah, so if everybody's using it for exploitation, why don't we just do it ourselves? Jeśli wszyscy używają tego do wykorzystywania podatności, dlaczego my nie mielibyśmy tego robić? Cóż, dokładnie to zrobiliśmy w naszym pierwszym projekcie, gdzie skupiliśmy się na NFC, to znaczy komunikacji bardzo bliskiego zasięgu. Pierwszą rzeczą, jaką powiemy o NFC, jest to, że nie jest tak naprawdę bardzo bliskiego zasięgu. Jeśli masz kartę albo telefon, który używasz do płatności zbliżeniowej, sygnał NFC może zostać przesłany innym rodzajem sieci do innego urządzenia. I można nawet zmieniać te wiadomości, przesyłając je z jednego urządzenia do drugiego. Testowaliśmy to i niektóre strony zaangażowane w to poprosiły nas, żebyśmy przestali testować, ponieważ było to aż tak skuteczne. W tym miesiącu był wykład na temat wykorzystania bezpośrednio NFC. Udało się z sukcesem złamać ten. NFC staff jest zwykle związany z przekazywaniem wiadomości dalej. W przypadku Bluetootha sytuacja jest trochę inna. Ze względu na to, jak zaprojektowany jest Bluetooth, klucze do szyfrowania można poprosić o klucze do szyfrowania z firmware'u, albo znajdują się one już na chipie. I korzystając z nich można popsuć każdą funkcjonalność, jaka korzysta z Bluetootha. Jeśli na przykład dodamy jakieś urządzenie do Androida jako zaufane, na przykład głośnik albo nawigację samochodową. Cóż, pytanie jest, jak bardzo bezpieczny jest Bluetooth w tym urządzeniu, w jakiej jest wersji. Jeżeli uda się uzyskać wykonanie kodu na chipie Bluetooth, być może można eskalować to do innych komponentów, które się z nim komunikują. Kolejnym pytaniem jest, jak długo można wykorzystywać podatność, jeżeli już złamie się zabezpieczenia? Na przykład, jeśli włamiemy się na jakieś urządzenie, czy możemy je kontrolować cały czas? Cóż, specyfikacja mówi, że komenda HCI reset niekoniecznie zrestartuje fizycznie chip. W związku z tym część stanu może zostać zachowana. Chipy Broadcom Cypress czyszczą kolejki, połączenia i tak dalej przy resecie, ale nie wykonują pełnego resetu. W związku z tym można prawdopodobnie zachować jakiś stan w pamięci. Okej, co możemy z tym zrobić? Możemy pomyśleć, żeby włączyć w smartfonie tryb samolotowy. Cóż, być może to zrestartuje chip. Zrestartowanie telefonu może zrestartować chip. Można też wrzucić smartfona do miksera kuchennego i liczyć na to, że zostanie zniszczony.
Okej, przyjmijmy, że mamy exploit, ale nadal potrzebujemy tego exploita najpierw. Więc żeby go znaleźć, próbowaliśmy zastosować technikę fuzzingu na chipie, ale było to bardzo powolne. W związku z tym, żeby szybciej móc to zrobić, zaczęliśmy symulować oprogramowanie chipu Bluetooth na komputerze. Zbudowaliśmy to w ciągu 3 miesięcy i w ciągu kolejnych 3 miesięcy udało się napisać z tego pracę magisterską. To co zrobili? To co zrobiliśmy, to wzięliśmy chip, zrobiliśmy snapshot i uruchomiliśmy go na komputerze. To, co może się wydarzyć, to, że jeżeli nawet znajdziemy jakąś podatność, to może ona być związana z systemem na komputerze. Małe demo, jak możemy to zrobić. Uruchamiamy to jako, pokazujemy wideo, ponieważ gdybyśmy trafili w jakąś podatność, mogłoby to spowodować restart lub spowolnić komputer. No więc, to na czym ja się skupił, to stany połączeń. Czyli to, gdzie nie musisz, niepotrzebne sparowanie, szukamy problemów ze stosem. Większość z tych rzeczy zostało naprawione, przynajmniej w najnowszych urządzeniach, a potem wyszedł iPhone 11. W przeciwieństwie ze specyfikacją, Bluetooth mówi, że ma Bluetooth 5.1. Więc moja reakcja była taka, nieważne, że mam, nieważne co dostaję, jeżeli potrafię to wykorzystać jako podatność. No dobrze, więc dodajmy kilka testów do Frankensteina. No i okazuje się, że płytka, którą Jan budował, ma pewien problem z konfiguracją niektórych pakietów. I jeżeli to da się zmienić, to wtedy zepsujemy urządzenie. Próbowałem 2 urządzeń i oba zostały schronione kompletnie. Więc musiałam użyć innej płytki. No i to prawie działa, więc to jest coś, co nie jest jeszcze do końca zrobione, ale prawie działa. Nasze dalsze plany to dodawanie więcej sprzętu, pewnie jakiegoś MacBooka. Nie będziemy tylko wtedy na Linuxie, ale również na macOSie. Jeszcze fajna rzecz, której nie mamy, to może używanie sprzętu przez PCI, żeby dostawać prawdziwe dane, prawdziwe pakiety, które idą przez Ether. Można byłoby używać tego, żeby sprawdzić nowe sposoby modulacji, a nie tylko bezpieczeństwo. Więc kolejną rzeczą jest to, że jeżeli mamy wykonanie kodu, co możemy z tym zrobić? Normalnie próbujemy przejść przez wszystkie warstwy stosu aż do aplikacji, ale możemy jeszcze próbować eskalacji na poziomie chipu. Na tym schemacie mamy chip Broadcom, gdzie jest wspólna antena między Bluetoothem i Wi-Fi.
same smartphone super close next to each other and you would get interference. So usually you just have czasami mamy interferencję z dwoma antenami, więc wykorzystuje się jedną antenę po to, żeby one ze sobą nie kolidowały. And this feature is called coexistence. To się nazywa koegzystencja. Jest bardzo wiele interfejsów koegzystencji i ten akurat jest z Broadcomu. Kiedy to widziałem, to och, Francesco, spójrzmy na to. Francesco robi, zajmuje się Bluetooth, więc chodź, spójrzmy na to. Francesco powiedział, że to jest tylko coś na temat marketingu. A ja mówię, że nie, to na pewno da się wykorzystać, aby znaleźć jakąś dziurę. Więc podczas podróży do Włoch, gdzie jedliśmy lody, próbowaliśmy to rozpracować. Między Wi-Fi i Bluetooth jest dużo wspólnych klas pakietów. Graliśmy taką zabawę, że on próbował ukraść moją antenę, a ja jego. I okazuje się, że jeżeli da się, jeżeli to się... Jeżeli to wykorzystamy, to da się wyłączyć antenę Bluetooth za pomocą Wi-Fi, a Wi-Fi za pomocą Bluetooth. Niektóre telefony się przez to zawieszają. Za pomocą iPhone'ów one się po prostu wyłączają. Broadcom próbuje to naprawić, ale nie wiemy, czy jeszcze to, czy już się im to udało. Myślałam, że w iOS-ie 13 w końcu to naprawili, ale wciąż nie działa, wciąż się resetują. Ale to jest tylko jakieś blokowanie zasobów, więc to nie jest jakieś strasznie niebezpieczne. Ale to nie jest zbyt fajne, że wciąż jest nienaprawione. Co na temat innych stosów? Jest wiele różnych stosów Bluetooth, więc to jest straszny bałagan. I z powodu Frankensteina, dzięki Frankensteinowi, mieliśmy pierwszy atak. No ale jak to wyglądało w 2017? Znaleźliśmy eskalację na Androidzie. W bezpieczeństwie często mówi się tak, że jeżeli ktoś się tym zajął, to teraz musi być naprawdę na pewno naprawione, bezpieczne. Teraz jest bardzo dużo urządzeń, gdzie są urządzenia fitnessowe, słuchawki, gadżety. Potem są urządzenia Apple'a, gdzie kiedy Bluetooth jest wiecznie włączony. Można nawet używać Bluetooth z przeglądarek teraz, więc jest bardzo dużo interfejsów, gdzie tego typu ataki mogą być wykorzystane. W roku 2020 spodziewam się więcej tego typu ataków. So I don't want to blame the developers. They are, I mean, it's not their fault, but it's like not enough people contributing to that project. Nie chcę winić deweloperów. Ewidentnie widać, że bardzo mało osób kontrybuuje do tego projektu. Jeśli zrobicie git blame na tym, często zobaczycie dokładnie tę samą osobę i tylko jedną. Na obrazku w prawym dolnym rogu jest trzykrotnie ta sama osoba. Mam też wrażenie, że mało kto tego używa i tak, jest to dość smutne. Jest też, powiedziałabym, najdziwniejszy stos od Apple'a, macOS, tak? Jest on zdecydowanie różny i skomplikowany. Każde urządzenie używa trochę innego oprogramowania. Są też protokoły ponad samym oprogramowaniem Bluetootha. Więc różni studenci pracują nad różnymi elementami tego stosu.
Jak nas spojrzysz, to pomyślisz, no co? Jest to chyba strasznie trudne do odkrycia, jak działa, ponieważ wszystko używa trochę czego innego, ale być może też jest to po prostu zły kod. I myślę, że może być tak, że oba te zdania są prawdziwe. Kolejnym jest stos na Androida. Irytuje mnie on bardzo i ma częste update'y. Jeżeli coś pójdzie nie tak na iOS-ie, połączenie jest przerwane. Jeśli zrobisz to samo na Androidzie, to będzie usiłował komunikować się dalej, nawet jak połączenie powinno zostać zerwane. Nie mogłam znaleźć nikogo, kto chciałby pracować z stosem Bluetooth na Windowsie. Jeśli znacie kogoś, będę wdzięczna za informację. Kolejny stos, który dotąd pomijaliśmy, to LTE. Po angielsku można także rozwinąć jako long term exploitation, to znaczy długoterminowe wykorzystanie podatności. Mamy tutaj mnóstwo różnych stosów, nawet PowerPC. Bardzo nie lubię Qualcomm Hexagon DSP. Jest bardzo ciężko z nim pracować. Próbowaliśmy to robić, ale nie jest to przyjemne. Inne osoby także nad tym pracują. Część z nich mówiła już o tym tutaj dzisiaj i wczoraj. Z mojego punktu widzenia karta SIM powinna być zabezpieczona, ponieważ chroni dostęp do wrażliwych danych. Jest mnóstwo sposobów wykorzystania podatności w niej. Próbowałam dzwonić do Deutsche Telekom i uzyskać informacje o tym, jak dokładnie, jakie wersje oprogramowania są wykorzystywane, ale moja rozmowa była ograniczona do 3 minut, jako że byłam zwykłym klientem i nie udało mi się uzyskać żadnej informacji mimo wielu telefonów i e-maili. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o kartach SIM, był wczoraj talk SIM Card Technology from A to Z. Była także wykonywana praca w kierunku fuzowania LTE. Część z niej nie jest jeszcze opublikowana. Część była zaprezentowana na wykładzie SIG overall. Odpowiedzialne raportowanie. Jeżeli coś odkryjesz, to należy to odpowiedzialnie zaraportować do producenta. Doszliśmy do Tredixa. Tredix to jest system operacyjny, który działa na urządzenia Bluetooth. Napisaliśmy do nich, wasz stos jest schroniony i nie implementuje żadnych żadnych sprawdzeń. I trochę niespodziewanie powiedzieli, że już znają ten sposób ten sposób wykorzystania ich systemu operacyjnego i to jest odpowiedzialność programisty aplikacji, żeby coś takiego się nie zdarzyło. Następny problem to testowanie, czy podatność wciąż działa.
Gdy mówimy, że sprawdziliśmy najnowszy sprzęt i wciąż da się go wykorzystać, to oni nam piszą, że nie możemy tam wam z powodów tego, że to nie jest nasze, wysłać i tak dalej. Jeżeli powiemy im, że te 10 urządzeń ma problem, to oni i tak je sprawdzą. Gdy im wyślę tą listę, to oni powiedzą, potrzebujecie NDA, my tego nie chcemy zrobić. Więc ogólnie zespół Broadcomu na temat odpowiedzialności bezpieczeństwa jest całkiem dziwne. Bo nawet nie dają nam numerów, po których możemy odwoływać się do dziur w bezpieczeństwie. Nie chcemy też mieć żadnych problemów prawnych. Ale niektórzy z ich klientów są w porządku. Może zależy im na naszych studentach. To jest kalendarz odpowiedzialnego reportowania. Czasami piszę e-maile jak pięciolatek, nie wiem. W każdym razie to jest kalendarz Quarks Lab, które też znaleźli dziurę w chipach Broadcomu. I ten kalendarz jest trochę śmieszny, bo mieli podobną strategię znajdowania, wykorzystywania podatności. No i więcej, coraz więcej. W końcu zajmuje to coraz więcej czasu, a my nie dostajemy numeru podatności. Więc to jest trochę smutne. Cypres, które częściowo ma kod źródłowy Broadcomu, jest również bardzo powolny, jeżeli chodzi o odpowiedzialne reportowanie. Ludzie mi mówili, że jeżeli coś się zareportuje Qualcommowi, to strasznie długo zajmuje. Na szczęście to nie jest Intel, ale jest bardzo innych producentów, z którymi można przejść na przyjazne warunki. Więc rozwiązania, które możemy zrobić sami. Więc bezpieczne rozwiązanie Wi-Fi to nie używaj anten, tylko połącz je bezpośrednio ze siebie. Pokazałam slajdy do Francesca i Francesco powiedział, że muszę to koniecznie zrobić u siebie. Jest to bardzo często stosowane ułożenie, może nie u ciebie w domu, ale u nas. I inny sposób to jest urządzenie, które ma ścianę powietrzną. Nie da się go połączyć do internetu. Zapytajcie mnie o wszystko. Bardzo ci dziękuję, Liska. Wciąż mamy kilka minut. W pomieszczeniu znajduje się 8 mikrofonów. Proszę się przed nimi ustawić, żeby zapytać pytania. Pierwsze z pytań będzie z internetu. Jiska, pytanie jest takie. Problemy z Bluetooth, czy one również pojawiają się w Bluetooth niskiej energii? Nie jestem w stanie określić producenta, ale są pewne urządzenia, które używają chipu Broadcoma, gdzie jest to jeszcze gorsze, bo nie mają oddzielnego stosu, a czasami jest po prostu ta sama aplikacja działająca na tym samym rdzeniu i wtedy nawet nie trzeba nic eskalować. Kolejne pytanie. Dziękuję za prezentację. Czy gdy testujesz Bluetooth niskiej energii i udaje ci się
wykonać kod, to czy musisz, wtedy znaleźć jakąś eskalację? To zależy. Nie mamy całego łańcucha podatności, ale jest bardzo dużo różnych rzeczy w tym temacie. W jaki sposób testujesz ten chip? W jaki sposób dostajesz od niego firmware? W jaki sposób wydobywasz z niego firmware? Jeżeli chodzi o płytę deweloperską, to są symbole, które na niej znaleźliśmy. Symbole, czyli nazwy funkcji i nazwy zmiennych, ale to jest coś, co udało nam się dostać. Kolejne pytanie z internetu. Czy widziałabyś, co myślisz na temat wyłączników fizycznych na urządzeniach bezprzewodowych? Gdzie jest Polis? Tam jest Polis i on właśnie takie urządzenie buduje. Będzie o tym mówić na ten temat o 10, gdzie ma urządzenie, które ma przyciski do wyłączania urządzeń bezprzewodowych. Kolejne pytanie. Kupiliśmy nowy samochód i ma w nim Bluetooth. Próbowałem połączyć telefon do samochodu i strasznie było to ciężkie, bo radio się resetowało. I to radio musi połączyć się do kabli w samochodzie. Czy możesz mi pożyczyć ten samochód? To Toyota Aygo. Możesz go dostać wszędzie. Wow, tak nie powinno to działać. Kolejne pytanie. Jeżeli dobrze rozumiem, mówiłaś, że producenci nie mówią, czy to naprawili, czy nie. Czy nie wiedzą w ogóle, czy to naprawili. To zależy, jeżeli mówisz, jeżeli spojrzymy na uaktualizację bezpieczeństwa w Androidzie, to czasami jest napisane, że Broadcom został naprawiony. Ale w niektórych urządzeniach nie byłoby to we wrześniowym, tylko w kolejnym wydaniu. I wtedy trzeba byłoby to sprawdzać ręcznie. Jedna rzecz to, że jest publicznie zaanonsowane, że zostanie coś naprawione, a druga rzecz to, że żeby coś było rzeczywiście naprawione i to nie zawsze się pokrywa. Na przykład iPhone 13 wspomniał nas, ale nie naprawił tych rzeczy naprawdę. Czy sprawdzasz różnicę między patchami, między aktualizacjami? Tak, czasami sprawdzamy takie rzeczy. Mamy studenta, który się tym zajmuje, teraz zajmuje się iPhone'ami. Większość z tego robiłam ręcznie, więc mam dobrze się orientuję, co zostało zmienione pomiędzy pokoleniami, wydaniami urządzeń. Kolejne pytanie z internetu, z Mastodona. Jak dostałaś, jak udało ci się wyciągnąć obraz stosu Bluetooth? Część z tego jest na Frankensteinie, a reszta jest na płytce deweloperskiej. Więc jest tam skrypt, który próbuje znaleźć różne regiony w pamięci. Jest pewna funkcja, która gdy zostaje wywołana, to zatrzymuje cały system.
i są pewne informacje w rejestrach, które potrafimy wykorzystać, żeby wydobyć obraz. Kolejne pytanie. Czy otwarcie sterownika albo sprzętu poprawiłoby sytuację? Otwarte oprogramowanie poprawiłoby sytuację, ale jedna taka rzecz, o którym już mówiłam na innej konferencji, to nie to, że otwarte oprogramowanie jest ważne, ale chodzi o to, że urządzenia Broadcomu są bardzo ograniczone, jeżeli chodzi o naprawianie ich. Więc otwarte oprogramowanie nie pomogłoby w przypadku Broadcomu. Czy jeżeli firmware jest wypalone w chipie, to nie możemy zbyt dużo z tym zrobić. Odpowiedź, jeżeli mamy oprogramowanie w ROMie, to mamy tylko kilka miejsc na to, żeby wrzucić łatki w oddzielną pamięć. A potem mamy jeszcze problem z tym, że jest bardzo ograniczona pamięć operacyjna. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Internet? Proszę. Twitter. Który stos został przetestowany na Androidzie? Ponieważ jest nich kilka. Standardowy stos na... Testowaliśmy standardowy stos na Samsungach. Jeżeli chodzi o ogólny Android, to jest jakiś stary stos, ale niedawno zmienili go na nowy. Anioł sygnałów, czy mamy więcej? Tak. Z czego zrobiony... Z czego jest twoja czapka? Moja czapka to folia aluminiowa, a na górze jest cyber coś, które jest również ważne. Tak jak mówiłam wcześniej, to tak naprawdę nie pomaga, jeżeli chodzi o promieniowanie radiowe. Bardziej pomogłoby wrzucenie telefonu do miksera. Bardzo dziękuję za świetne prezentacje. Proszę o aplauz dla Jiski.